Pociąg na lotnisko, ale nie z Katowic, tylko z Częstochowy. Wiele osób myślało, że już niebawem będzie można wsiąść na dworcu kolejowym w stolicy województwa i wprawdzie dopiero po godzinie, ale jednak bezpośrednio dojechać do lotniska w Pyrzowicach. Jednak tak się nie stanie. Na razie zapowiadane szumnie połączenie kolejowe jest niemożliwe do zrealizowania. Łukasz Kądziołka. Na lotnisko z Katowic nadal łatwiej będzie dojechać autem i autobusem niż pociągiem. Dobiega końca duża kolejowa inwestycja. Na 30-kilometrowym do niedawna jeszcze nieczynnym odcinku linii kolejowej nr 182 trwają prace wykończeniowe. W listopadzie linia kolejowa Tarnowskie Góry-Zawiercie zostanie oddana do eksploatacji, natomiast od grudniowej zmiany rozkładu jazdy pociągów możliwe będzie uruchomienie połączeń pasażerskich. To dobra wiadomość, ale zła jest taka, że na razie nie ma co liczyć na bezpośrednie pociągi z Katowic do Pyrzowic. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił przetarg na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Częstochowa-Pyrzowice-Tarnowskie Góry aż do 14 grudnia 2030 roku. Czemu tylko na takiej trasie mają kursować pociągi? Docelowo naturalne jest, że połączenie kolejowe prowadzić będzie od Katowic do przystanku w Pyrzowicach. Natomiast na chwilę obecną nie jest to możliwe, ale nie dlatego, że urzędnicy nie są w stanie tego dobrze zaplanować, tylko z uwagi na to, że będziemy mieli do czynienia z dużymi inwestycjami kolejowymi. Chodzi o przebudowę węzła katowickiego, czyli dobudowę dodatkowych torów i budowę nowych przystanków. Ma to potrwać kilka lat. To oznacza, że na razie będzie można pojechać pociągiem tylko do Zawiercia i tam przesiąść się na pociąg do Pyrzowic. Pociąg prawdopodobnie Kolei Śląskich. Jak zostanie rozstrzygnięty ten przetarg, nie wiemy. W związku z tym dopiero będziemy mogli się wypowiadać co do organizacji samej tego transportu, zgodnie oczywiście z wytycznymi organizatora, w momencie, kiedy on zostanie rozstrzygnięty. Za mniej więcej rok dojdzie jeszcze jedna możliwość, bo w trzecim kwartale 2024 roku mają zakończyć się prace pomiędzy Chorzowem a Nakłem Śląskim. Wtedy pociągi z Katowic mogłyby dojeżdżać do Pyrzowic od strony Tarnowskich Gór. Jednak taka podróż i tak będzie dłuższa niż autobusem, który jedzie na lotnisko około 45 minut. Pociąg ma jechać około godziny.